świat i oglądając tak zwany kraj, nie miał pojęcia, że można z tego kraju zrobić krajobraz. I nawet do niedawna jeszcze na wsi wieśniacy też nie rozumieli ludzi z miasta, którzy przyjeżdżali, którzy mówili, a jaki piękny pejzaż, ponieważ dla nich ta przyroda, która ich otaczała, była przede wszystkim ich źródłem, to znaczy była ich towarzyszem pracy i w związku z tym, jak oglądali tę przyrodę, to się zastanawiali, czy będą dobre plony, czy będzie padało, jaka będzie pogoda, natomiast nie wydzielali tego obrazka.